ma 10. Jadę do lasu. Wiecie po co? Po drewno. Była wycinka w lesie i leśniczy sprzedaje drewno. Więc muszę wziąć jakieś stare buty, bo dzisiaj jest dosyć deszczowo. Tu mam takie trapery. Dobra, pakujemy je. A przede mną śmieciarka. Wiecie, że to jest bardzo niebezpieczny zawód. U nas niedawno zginął właśnie jeden człowiek, bo w śmieciarkę wjechał jakiś samochód i zginął. Wielu właśnie ludzi ginie na tych śmieciarkach, bo wypadki samochodowe są takie, że ta śmieciarka bardzo wolno jeździ i ktoś czasem nie zauważy i samochody najeżdżają na tych ludzi. Pomału dojeżdżam do moich rodziców. Wstąpię tylko na szybkie śniadanko i jedziemy na 8 godzinę do leśniczego, do leśniczówki, bo tam od 8 przyjmuję. Tam trzeba wziąć takie pozwolenie na wywóz drewna z lasu. Weźmiemy to pozwolenie i pojedziemy już przyczepką po drewno. Dobra, żeby jechać do lasu trzeba mieć piłę motorową. My mamy Husqvarnę. Trzeba mieć paliwo, olej, jakieś zapasowe łańcuchy. Można ciąć drewno w lesie na miejscu, ale my będziemy zwozić takie drewno przyczepką. Może kilka razy nam to zajmie, nie tatuś? 4 razy 6 metrów kwadratowych, to będziemy wozić około 4 razy. Idziemy. Dobrze, za kubik kosztuje drewno 104 zł. To jest drewno dębowe. A kosztowało tatuś ile? 130? 136. Ale na wiosnę są promocje. Bo ludzie sobie... W tym roku. Nigdy nie było. Nigdy nie było, ale w tym roku są promocje, więc... Ile procent? 15% taniej? 15%. 15% taniej. I kosztuje za kubik 104 zł. A, to jest... Asygnata, bez tego nie wolno do lasu. Asygnata, co to jest asygnata? Rachunek od leśniczego, tak wygląda. Paragon fiskalny, 660 zł, 6 kubików, tak? 6 metrów sześciennych. 6 metrów sześciennych. 6,3. A metr sześcienny masy całkowitej jest 3,82 chyba. Aha, masa, tak? Bo to przelicza się. Na masę przelicza. Jeszcze się przelicza. Masa 3,32. Tak, metrów, no, masa. W metrach sześciennych 3, tutaj to pisze. A to nie, to chyba po 3,82. Po 110 albo po 112 wychodzi. Aha. Bo ja tak przeliczyłem 3,82, to było 3,32? 3,82. 3,82? No. To trzeba przeliczyć, razy 1,65. Dobra, ja przeliczę. No tu jest tak dziwnie, bo jak kupujesz drewno w lesie, to ci ceny są w metrach przestrzennych. Czyli jak zmierzysz miarką. No tak, no. Przestrzenny. Jak zmierzysz miarką, ma być metr na metr na metr. I to jest metr przestrzenny i on tam kosztuje, załóżmy, 135 zł. Ale jak już kupujesz i rachunek dostajesz, to podają ci w masie. Masa całkowita. W masie całkowitej, czyli drewno bez powietrza. I żeby przemnożyć taki metr przestrzenny, żeby usunąć powietrze z niego, to się przemnaża to razy 1,65 dla dębu jest taki współczynnik, bo dla różnych drewien jest inny ten współczynnik. Dla dębu jest 1,65. Podobne, ale się różni. No to przeliczamy teraz. My kupiliśmy 6,3 metrów i teraz, żeby te metry były bez powietrza, to się dzieli przez 1,65 i wychodzi 3,82 prawie. Czyli tak jak na rachunku jest. Masa sześcienna 3,82. To jest bardzo dziwne tutaj. Lasy państwowe w ten sposób muszą mieć drewno, a ludziom w przestrzennej. Aha, czyli lasy. Bo na kubkach jest przestrzenny po prostu, nie jest to zbite razem. No właśnie, i nie da się tego jakoś zważyć, dlatego liczam to w metrach przestrzennych, bo łatwiej zmierzyć niż zważyć w lesie. Asygnata. Taką asygnatę trzeba teraz pokazać leśniczemu, tak? No i podpisuje wywóz. I musi podpisać wywóz. I pisze, wywieziono... W którym dniu. I w którym dniu. I to można wywieźć tylko w jednym dniu, tak? To jest duży market. Dziś, no. Dzisiaj mamy wywieźć do 15. No, dzisiaj, no akurat dzisiaj. Aha, no, bo dogadać, znaczy. Aha, dogadać się można, więc można... Są dni wyznaczone na wywózkę, albo aha. Jak jesteś tam, można się dogadać.
żeby nic nie zginęło. No właśnie. O to tu chodzi. Wjeżdżamy na taką polną drogę, no i jedziemy do lasu. Można sobie zamówić taki ciągnik z takim ładowaczem i z taką przyczepą. To ci może przywieźć, ale taka przyjeżdża 150 zł może nie. Aha. Czyli transport można sobie załatwić u leśniczego za 150 zł. Nie u niego. Ludzie to pracują w lesie. Aha. To są firmy wszystko teraz. Jakie piękne. Czyli wszystko już jest... jaszczą. Skapitalizowane i są firmy w lesie, które dostarczają komplet usług. I można sobie po prostu zamówić transport za 150 zł. To jedna przyczepa 150 zł? Może tak, nie wiem dokładnie, to tak pół minut mówię. Ale na przyczepie może się zmieścić kilka kubików, na przykład kilkanaście. No tam może z 5 na niego pójdzie. 5, 6 może by 6 przywóz. No i dojechaliśmy, już widać cały rząd. To jest numer na tym. Poczekaj. 4 ostatnie cyfry. Na asygnacie jest numer. Takiej sztuki. To jest numer sztuki. Ostatnie to jest 1476. 1476. Takiego numeru musimy szukać na drewnie. Więc wysiadamy i idziemy szukać. I każde drewno, każda partia ma taki numer nabity. I teraz szukamy naszego numeru. Idziemy. Tutaj widać, że jest popisane, żeby nie ukradli. Więc przemalowują takim sprayem. W tym chyba nie ma, więc musimy iść tam. Aha, tu przyjedzie. A tam sarny biegną. Nie wiem, czy je widać na kamerze. Wybiegły sobie na pole. Przepięknie jest tak wcześnie rano do lasu przyjechać. No, odbyła się tu mega rzeźnia. Zobaczcie, ile drzew zostało ściętych. Każde drzewo ma właśnie taką plakietkę i podejrzewam, że każde drzewo można kupić osobno sobie, więc taka sterta jest oznaczona tą plakietką. To jest właśnie pocięte drzewo. Jedna sztuka. Ciekawe, czy drzewa odczuwają ból. Jak myślicie? Skoro żyją i się rozwijają i rosną, to może ból też czują, co? Zawsze się nad tym zastanawiałem. Tutaj był cały plac i zostały tylko gałęzie. Jak krew na polu bitwy. No, znaleźliśmy. Czyli tak 200 metrów dalej są jeszcze takie kubki. I znaleźliśmy. Która nasza? Czyli mamy kubkę dębu. I sprawdzamy numer. 4 ostatnie cyfry mają się zgadzać, czyli 1476, tak jak było na naszej asygnacie. Czyli bierzemy tą kubkę odkąd dokąd? Od słupka do słupka. Aha, od słupka do słupka, czyli tu jest wbity słupek. I tu jest wbity słupek. A te dwie, co tutaj leżą, też nasze? Chyba też to sobie weźmiemy. Liczymy krokami 5 metrów na długość, razy 1,20 m wysokie. Powinni robić 1,5 m, nie? Bo one usycha i się troszeczkę zapada. Gdyby było metr, to, to robią no metr, 1,20 m, ale czyli to. Aha, liczymy sobie tak, 5,5 krokami zliczyliśmy, razy 1,20 m, czyli 1,20 m szerokość. Wysokość 1 metr. I wysokość na 1 metr. 6,6 m. No to 6 powinno być. No, czyli trochę zawyżyli lecznicy. No, może myślę... Nie ma metra, nie? Aha, no właśnie, nie ma metra, więc to jest tak w zaokrągleniu się kupuje. Tutaj nie da się tego jakoś precyzyjnie wymierzyć. Dobra. Tata idzie po auto.
i będziemy to ładować. A ciąć będziemy już chyba na podwórku. Zawsze tata ciął tutaj w lesie sobie. A tym razem, ze względu, że ja nie mam trochę czasu, bo muszę wracać do dzieci, to on mi potnie to właśnie na podwórku. Mam wspaniałego tatę, bo mi potnie drewno i będę miał na zimę. Znalazłem idealną procę. Po raz pierwszy w życiu znalazłem idealną procę w lesie. Jakbym był dzieckiem, to bym sobie założył gumkę i sobie poszczelał. Nadciąga leśniczy. Zaraz się przywitamy. O, żurawie lecą. Przed chwilą je słyszeliśmy. Skrzeczały. Ta para nie odleciała do ciepłych krajów. I całą zimę spędziły w Polsce. Dobrze, leśniczy skontrolował numer, ładujemy na przyczepkę i nawet do samochodu się zmieści trochę. Jednak zmiana planów, tniemy tu na miejscu, żeby nie robić hałasu przy domu. Dobra, jednak znowu zmiana planów, bo mamy tępy łańcuch. Łańcuch jest dobry, tylko piła szwankuje. Aha, łańcuch jest dobry, tylko piła szwankuje i jednak będziemy ładować w całości. Załadowaliśmy całą przyczepkę. Nie, może nie, bo... I do bagażnika. Zaczepi się ktoś. Po prostu nie tniemy tego, bo nasza piła nie wchodzi na wysokie obroty i coś nie chce ciąć. Może ją naprawimy, to na podwórku będzie lepiej cięła. Też nie chcemy przeładować, bo nie zapomnieliśmy pasów transportowych. Na następną serię zepniemy pasami, będziemy mogli trochę więcej naładować. Wracamy do domu. Ważne jest, żeby wybrać sobie pogodę taką, żeby nie było błota, bo gdyby tutaj było błoto, to byśmy nawet nie wyjechali samochodem. My mamy Deu Nubire. Nie, oczywiście jakby był jakiś Jeep, to nie ma problemu, ale samochodem osobowym to raczej trzeba patrzeć na pogodę. Nasza Nubira w każdych warunkach. Tak, ale nasza Nubira wszędzie dojedzie. Dojechała na przylądek. Tak. Byliśmy... Tam Nubirą byliśmy właśnie na przylądku Roka w Portugalii, czy w Hiszpanii, już nie pamiętam. A drugi to też gdzieś tam całą Europę objechała, mając 14 lat. No to dojechaliśmy. Tata będzie teraz cofał z tym drewnem. Tu właśnie tata sobie robi kostkę przed domem, więc jest ładnie wybetonowane. Przyczepka rozładowana, bagażnik też. Tak to wygląda na placu. Jedziemy drugi raz do lasu, po kolejną partię. I jesteśmy już w lesie. No i tak mamy chyba 4 albo 5 razy po prostu przyjechać po to drewno, więc czeka nas trochę pracy. Jak mamy pasy transportowe, to możemy nawet tyle zabrać. Jest dosyć sporo. Oby przyczepka wytrzymała. Thank you.
No i kubka posprzątana. Zajęło nam to 3 godziny i 20 minut, żeby zapakować. Jeszcze rozładunek będzie z pół godzinki trwał. Więc w 4 godzinach się można zmieścić. 7 km od domu. 7 km od domu. Widzicie? Puste. I godzina 12. Drewno rozładowane. Teraz można je pociąć, porąbać siekierą i mieć na zimę, na rozpałkę. A po ciężkiej pracy w lesie nie ma to sobie jak zagrać na mojej perkusji. Kiedyś miałem ją w domu, ale jak się urodziły dzieci, wywiozłem ją tutaj do rodziców i sobie teraz zagram, jak ja dawno nie grałem, więc nie śmiejcie się, jak będę kaleczył. Pokażę wam, jak gram. A nie po krzesełku, tu się gra po tym. Ja. No.